Cześć, z tej strony Michał, a w tym odcinku przygotujemy jajka. Jajka na twardo, miękko i takie jak lubisz, także jak chcesz zobaczyć, jak je przygotować, oglądaj dalej. Ostatnio mieliśmy zajęcia na uczelni terenowe, byliśmy co prawda nie na farmie kurczaków, ale farmie indyków i to co tam widziałem, nie chcę nam opowiadać, także jajka, tylko i wyłącznie ekologiczne zerówki. W innym wypadku raz dość i tyle jaj, że ma dość, ma taki ścisk, że też ma dość i ogólnie nie widzi przez całe życie światła dziennego, także jajka, tylko i wyłącznie zerówki. Jeżeli chodzi o kolor jajek, taka ciekawostka, niektórzy twierdzą, że jajka białe, szare, któreś tam są lepsze, to jest tylko i wyłącznie kolor skorupki, to jest tylko i wyłącznie rasa kury, także nie ma koloru lepszego, każde jajko będzie no takie same wartości odżywcze, taki sam smak i jakość. A to samo tyczy się kur tak zwanych zielononóżek, wcale nie są lepsze. Odnośnie jeszcze takiego czystości, mycia jajek, jajka jak najbardziej warto myć, ale tylko i wyłącznie przed użyciem. Nie róbcie czegoś takiego, że kupujecie jajka, myjecie je, potem wstawiacie do lodówki, ponieważ jajko tutaj ma taką naturalną barierę ochronną, którą zmywacie i potem będzie Wam się bardzo szybko psuło. Także jajka myjemy tylko i wyłącznie przed użyciem. Odnośnie obierania jajek, nie mam dla Was takich jakichś mega dobrych informacji, chyba że mieszkasz w mieście, to dobrze, będziesz miał starsze jajka, a jajka czym starsze, tym łatwiej się obierają. Warto też wsadzać jajka do wrzątku, a nie do zimnej wody, bo wtedy się ścinają od razu i też będzie je troszeczkę łatwiej obrać, ale to nie jest żadna taka duża różnica. A dzisiejszy filmik to będzie taki eksperyment. Tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć jajek. Będziemy je gotować 6, 8, 10, 12 i 14 minut. Opiszemy je sobie i potem je wsadzimy do wrzątku, znaczy nie do wrzątku, do lodowatej wody z lodem. Rozkroimy i zobaczycie konkretnie, jak wygląda takie jajko, jak chcecie, żeby było ugotowane. Także zapraszam Was jeszcze do naszego sklepu internetowego ekogram.pl, tam znajdziecie ponad 300 produktów naszej przetwórni. A jeżeli chcesz więcej takich filmików, zostaw proszę łapkę w górę, dla mnie to będzie informacja, żeby nagrywać więcej podobnych materiałów. Zostaw suba na kanale, bo ja idę gotować jajka. Woda nam się już gotuje i co zrobić, żeby zmniejszyć szanse na popękanie jajek? Krok pierwszy, nie za dużo wody, żeby jajka za bardzo nam nie pływały góra-dół. Krok drugi, zmniejszamy troszeczkę moc palnika, żeby woda nam delikatnie się gotowała i dodajemy dosłownie szczyptę soli. Jajko w środku jest delikatnie słone, dlatego woda też ma być słona, żeby ten poziom słoności był podobny i wtedy podobno jajka jest mniejsza szansa, że popękają. Wsadzimy jak najwięcej jajek naraz, ustalamy timer i lecimy. I oczywiście fajnie, jak jajka są najlepiej nie prosto z lodówki, wtedy szansa na popękanie też jest troszeczkę mniejsza. Jajka mamy gotowe, tutaj jest 6, 8, 10, 12 i 14 minut. Jeżeli chodzi o obieranie jajek, to jeszcze taki mój tip. Ja bardzo, jeżeli obieram parę jajek naraz, bo lubię sobie wstawić takiego lunchboxa, potem zrobić trrr, i one się fajnie popękają, obierą praktycznie same. Jaje teraz te jajka obiorę, teraz je wspólnie rozetniemy i zobaczcie, jak wyglądają konkretne jajka. Jajka mamy gotowe, obrane. Zaczynamy od jajka 6-minutowego. To było najciężej obrać. Fajne, praktycznie całe żółtko jest płynne. Dla mnie jest to troszkę za płynne jajko, ale jeżeli takie lubicie, gotujcie 6 minut. Kolejne jajko. W pół. To jest idealne jajko dla mnie. To jeszcze zapomniałem dać, będzie fajne w jakichś pastkach kanapkowych, gdzie troszeczkę tej płynnej konsystencji jest potrzebne. To jest jajko 10-minutowe. Tutaj z zewnątrz już jest takie mocno ścięte, w środku jeszcze takie miększe. 12 minut. Klasyczne jajko, w mojej ocenie, na twardo. I 14. Mur beton dla takich, którzy lubią w pełni ścięte jajka. Jestem też bardzo ciekawy, jakie jest Twoje ulubione jajko, jak długo gotujesz, które z tych jest Twoje ulubione. Daj znać proszę w komentarzu. Dzięki, że oglądaliście do końca i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!